Cześć dziewczyny, witajcie. Dzisiaj taki szybki makijaż po bułki do sklepu. Zrobię sobie na połowie twarzy, żebyście zobaczyły różnicę. Taka mała inspiracja dla Was, że nie zawsze trzeba nakładać dużą ilość kosmetyku. Wystarczy odrobina, by podkreślić swoją urodę, by czuć się lepiej, by podnieść swój poziom energii. I dzisiaj zaczynam od nawilżenia ust, ponieważ jest taka pora, że moje usta szybko wysychają. Ja używam sztyftu, to jest sztyft nawilżający dziewczyny, seria Naturali, on bardzo fajnie, szybko nawilża usta, sprawia, że nie wysychają, że są bardzo mięciutkie i bardzo fajnie pielęgnuje. Tutaj są woski, to jest produkt w 100% naturalny, zobaczcie, on jest dosyć duży, możecie go zabrać w torebkę, wszędzie, jeśli tylko potrzebujecie, gotowy do użycia. Dzisiaj użyję kremu CC, to jest krem, który zastępuje podkład i użyję korektorów na początku, by dodać trochę blasku mojej twarzy, by rozświetlić, zobaczycie za chwilę, wprowadzić troszkę światła, by ta twarz była taka naturalna, niezmęczona. Tutaj jest korektor pod oko, wszystko dziewczyny rozprowadzam pędzlem. Możecie to zrobić pędzlem do podkładu. Pędzel Mary Kay świetnie się do tego nadaje. Zobaczcie. Odrobina światła, również ten korektor pod okiem świetnie się dopasuje. Teraz użyję kremiku CC. To jest krem, który pielęgnuje skórę i dodatkowo ją nawilża. Jest to krem, który delikatnie kryje, więc wygląda bardzo naturalnie, mocno rozświetla buzię i jest dedykowany do każdego typu skóry. Bardzo fajnie rozświetla i dodaje blasku, szczególnie cerze zmęczonej, szczególnie cerze dojrzałej. Naprawdę świetny produkt, który może zastosować każda kobieta. Jego w ogóle nie widać, zobaczcie. Widzicie już, jak wygląda ta część twarzy, na którą nałożyłam kremik CC. On też fajnie odbija światło, jeśli myślicie, że wasza skóra jest zmęczona, widać to właśnie, bo nie wyspałyście się albo z jakiegoś powodu macie szarą, ziemistą skórę. On pięknie odbija światło i ta skóra wygląda naturalnie i zdrowo, więc dlatego bardzo lubię. Czyli użyłam już kremiku CC, teraz dziewczyny sobie lekko zmatowię i utrwalę makijaż transparentnym pudrem. To jest puder, który ma, zobaczcie, ma taki jasny kolor. To jest puder, który naturalnie wykończy makijaż, sprawi, że będzie utrzymywał się dłużej. Troszeczkę wmasuję go w twarz. On odbija również promienie światła, więc będzie również nadawał blasku. Jest zupełnie niewidoczny do każdego typu skóry, ponieważ właśnie jest bez koloru. Teraz, moje drogie, użyję sobie bronzerka, którym wykonturuję szybciutko twarz. Ja lubię bardzo bronzery, ponieważ jestem blada. Lubię również lekki kontur, żeby dodać tej twarzy takiej trójwymiarowości, żeby nie była taka płaska. Zobaczcie same. Troszkę przesadziłam, ale to Wam pokażę, jak to zmienić. Bierzemy pędzel i dokładamy sobie pudru mineralnego, delikatnie rozprowadzając ten produkt. Widzicie? Można to wszystko skorygować, więc nie musicie się obawiać, że coś Wam nie wyjdzie. Teraz dołożę sobie jeszcze odrobinę różu, by dodać świeżości. Pamiętajcie, róż to jest młodość, świeżość. Nie bójcie się różu. Zobaczcie, mam taki kolor bardzo pastelowy. To jest kolor, który, zobaczycie, jak podkreśli.
widzicie. Od razu do takiego blasku i świeżości życia. Tutaj oczywiście naniosę go sobie również na powiekę, żeby podnieść oko. I teraz wykończę wszystko, dziewczyny, rozświetlaczem. Rozświetlacz jest, zobaczcie, w takim kolorze naturalnym. To jest delikatny rozświetlacz. Nie musicie się obawiać, że będziecie się świecić jak jajko, bo ja mam tłustą skórę. Nie lubię rozświetlaczy, które bardzo mocno nabłyszczają. I ten jest genialny, bo jeśli nie lubicie tak jak ja, możecie sobie po prostu dozować ten rozświetlacz i będziecie wyglądać naturalnie. On pięknie odbija światło, on nie sprawi, że będziecie się świeciły jak jajko, tylko dosłownie odbija światło na powiekę ruchomą również. By powiększyć usta. I dziewczyny, teraz pora na usta. Dzisiaj użyję błyszczyka. To jest błyszczyk taki w pastelowym, zobaczcie, odcieniu. Pięknie odbija światło również na wilża, więc na tą porę idealny. Jeszcze pora na tusz do rzęs. Tusz Intensity, który bardzo fajnie podkreśla rzęsy. Sprawia, że ich jest więcej. To są dosłownie rzęsy w płynie. Możecie używać tego tuszu w miarę, jaki chcecie uzyskać efekt. Jego możecie kłaść warstwowo. Więc tutaj wszystko zależy od Was. To jest tusz, który pielęgnuje dodatkowo rzęsy i sprawia, że jest ich po prostu więcej. On jest elastyczny i się nie kruszy, więc polecam Wam serdecznie. Więc dzisiaj, zobaczcie, taki szybki makijaż. Może ja dodam sobie jeszcze kredkę do brwi, ponieważ moje brwi, zobaczcie, są takie jasne. Można sobie podkreślić ołóweczkiem kształt i domalować brwi. Oczywiście, jeśli macie brwi swoje naturalne, piękne, to nie musicie nic robić, ale ta kredka wypełnia przestrzenie między brwiami. Możecie właśnie sprawić, że będą one pełniejsze. To jest taka henna w kredce. Lub jeśli lubicie naturalny efekt, to jest idealny ołóweczek, który Wam to zapewni. Więc zobaczcie, dziewczyny, jeszcze na koniec warto rozczesać sobie brwi pędzelkiem, który oczywiście gdzieś mi się schował. No i gdzie jesteś? Dobra, jest. Przeczesujemy brwi. I zobaczcie, makijaż gotowy. I w zasadzie kilka kosmetyków, które sprawią, że Wy będziecie się czuły lepiej, podniesiecie poziom swojej energii i dodacie sobie po prostu troszkę urody, troszkę blasku. Dzisiaj, dziewczyny, to wszystko. Trzymajcie się, ćwiczcie makijaże. Dajcie znać, jakie lubicie najbardziej. Do zobaczenia, pa!